jeździć na Syberię i koniec. Te, oni by chcieli to zburzyć, a postawić parę bloków, żeby zarobić na tym. Albo markety. Tak. Lepiej niż to swoim. To jest pałac kultury, no po prostu i muzeum. No. Oczywiście, to i to solidne. Tak, i to solidne piaskowce, kurde, no. Jak wysoko, kto to kleił. To będzie lata stać. Tak. Ale to nie stoi. Na ruskich się burzą. No na wszystkich. Z Niemcami też już nie da. Trzeba jakby sobie życie ułożyć, co siadamy. No sąsiadamy, ale wie pan, Niemiec nie będzie rządził całe życie i Ruski, no. My jesteśmy nieudaczniki. Niemcy pierdol dostali pod Rosji, to oni wolą z nimi tam zaczynać. No. A te nasze tak kupują to uzbrojenie. To oni myślą, że to rok 20, karabiny 3 metrowe mieli. Oni lubią pohandlować, a nie tam. To jest handlowny naród. Żydowski, no to Żydzi. No, panie, w tym, w którymś to roku była ta, nie wiem, przed 2000 chyba. Turcja, Grecja, pierdoliła o bitwie, do NATO należały, że palcem nie kiwnęli. Tak, wiadomo, kiwać. To samo jak Rosja na Ukrainie. Kiwno? Chuja. Panie, bo tam taka sprawa była. Gruzja do NATO chciała, a Ukraina na Krymie amerykańska baza żeby była. Ale o tym się nie mówi. A tak, będzie, mówi. A Ruski skapnęli, zawinęli. Koniec. Kiedyś tyle tego towaru szło, że w dawnych latach w Rosji. Każdy tutaj ten to było zagospodarowane, gdzie te brzuski rosły za potem, to się trzymało tam krowę, parę śmijaków i teraz się nic nie opłaca. A skąd? Muszą być wielkotowarowe, wszystko jest zastawione na wysoki poły. Kartofle z Indii, bo u nas kurwa nie rosną. Z Indii albo z Łukaszenki. No. Z Białorusi. To pierdoliło tak. To już pan na emeryturze, czy... No tak jak. Jeszcze sobie trochę tam... Ja miałem w 97 latach przede mną emerytalny. Już jestem, a mam 74, to już... Jestem ile? Paręnaście lat. No tak. Tak się trafiła okazja, bo to te roczniki, początek 40 to wyczekali na ten emerytalny. Tam się dużo nie brało, 70 złotych. Ile to się nie brało, ale inne zarobki. Wybiła mi 60 i kolega mówi, co ty mówisz, się nie starasz, mówi, no ten, o pełną emeryturę. No ja skończę. No to pan jeździ, pan dostał. Ja sobie dorabiałem, bo już jest kwietnia jeszcze, ale jak chcę się gastronomii do tego, to zamykali. Nie wiem, czy pójdę. Zdrowia nie ma, nogi, 2 lata jeździłem na zastrzyki, a łapy to się nazywa na gole. No niestety. Teraz lecę, żeby nie kasi. Za 5 lat 80. O, proszę. Jeszcze zrobię. To się łazi takie roboty tam. Dobrze. Trzeba. Nie kłaść się. Ja teraz w cieniu.
Zaczekałem się.